Policja zatrzymała Antoniemu prawo jazdy. W sobotę Antoni Królikowski został zatrzymany przez policję, która przebadała aktora alkomatem. Gdyż, jak twierdza funkcjonariusza, istniały uzasadnione powody, by zakładać. Za samochodem kieruje osoba w stanie nietrzezwości. Badanie alkomatem wykazało jednak, że aktor jest trzezwy. Przeprowadzono również test na obecność narkotyków, który wyszedł pozytywnie. Gwiazdor odniósł się do całej sprawy na Instagramie, publikując oświadczenie, w którym podkreślił, że nie zażywał narkotyków. Zostałem zatrzymany do kontroli, alkotest wykazał, że jestem trzezwy, jednak narkotest wykrył THC, którym wspomagam swoje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru. Wykonano badanie krwi. Oczekujemy na wyniki. W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach, stezenia mozeń się utrzymywać mimo zeń w dniu zatrzymania nie używałem konopi. Chciałbym zaznaczyć, że nie zazywam narkotyków, co wykazały dzisiejsze testy, więc bardzo proszę o zaprzestanie pomówień, mogliśmy przeczytać na Instastory. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jak teraz informuje PAP, policjanci zatrzymali prawo jazdy Królikowskiego do czasu wyjaśnienia całej sprawy. Podczas interwencji policjantów zatrzymano również prawo jazdy mężczyźnie, powiedziała PAP oficer prasowy nad.com. Marta Sulowska z KRPV. Policjantka wyznała również, że wciąż prowadzone jest postępowanie w tej sprawie.